Cześć, witajcie na kanale Syrwek. Dzisiaj naszym gościem jest Michał Sirowski. Rozpoczynamy nasz nowy cykl z psychologiem. Będziemy rozmawiać w pierwszym odcinku o uzależnieniach i podamy ja i Syrwek po jednym swoim przykładzie, a Michał 3 jako specjalista. Komiksy, których właśnie z tematyką są uzależnienia. Cześć Michał i jestem ciekaw, co na pierwszy ogień przygotowałeś dla nas i dla widzów. Witam was serdecznie, bardzo się cieszę, że ponownie możemy się spotkać w takim gronie i porozmawiać o takim bardzo ważnym, myślę, temacie. Ja na początek wybrałem taki bardzo nieoczywisty, myślę, tytuł, bardzo nieoczywisty komiks i zaskakujący być może, ale jest to komiks, który przeczytałem jeszcze będąc nastolatkiem, jeszcze nie mając w ogóle pojęcia, że kiedyś w przyszłości będę pracował jako psycholog. W tym komiksie znalazło się zdanie, które niesamowicie mi się wbiło w pamięć. Zdanie, które bardzo mi pozwoliło zrozumieć, czym jest uzależnienie, czym jest istota uzależnienia. Jest to zdanie, które wykorzystuję do dzisiaj w pracy terapeutycznej, podczas lekcji profilaktycznych z młodzieżą. A zdanie to znajduje się w komiksie Batman, Czarny Pająk. Komiks, który ukazał się bardzo dawno temu, w 1994 roku, jeszcze wydany przez kultowy TM Semik. W tym zeszycie jest króciutka historia zatytułowana Czarny Pająk, autorstwa Alana Granta, Norma Breyfogla. Jej głównym bohaterem jest Eric, który jest osobą uzależnioną od heroiny i który jest takim totalnym narkomanem i którego to uzależnienie popycha do strasznych czynów. W pewnym momencie, żeby mieć, zdobyć pieniądze na heroinę, napada na sklep i tam zupełnie nieświadomie, niechcący na skutek szarpaniny doprowadza do śmierci swojego własnego ojca, z którym dawno się nie widział. I nie miał świadomości, że ten ojciec pracuje w tym sklepie. I to jest dla niego takim ogromnym wstrząsem. I od tego momentu postanawia walczyć nie tylko ze swoim nałogiem, ale też zostać superbohaterem, który w Gotham w okrutny sposób mści się na handlarzach narkotykami. I którego misją jest rozbicie całkowicie właśnie gangów narkotykowych Gotham, a ponieważ jest w swoich działaniach bardzo brutalny i zabija też przestępców, to oczywiście przyciąga uwagę Batmana, który, rozumiejąc oczywiście intencje Czarnego Pająka, nie zgadza się z jego metodami. No i to właśnie Czarny Pająk podczas konfrontacji z Batmanem wypowiada zdanie, o którym wspomniałem na początku, a zdanie to brzmi, że wszystko, co koi cierpienie, potencjalnie może uzależniać. Uważam, że to jest fantastyczne zdanie, które pokazuje, czym tak naprawdę jest istota uzależnienia. Tak, że z jednej strony istotą uzależnienia jest nie to, ile tego robisz, tak? ile pijesz czegoś, ile zażywasz, tylko dlaczego to robisz, jaka jest twoja motywacja. Tak, można pić bardzo dużo alkoholu i nie być osobą uzależnioną. Tak, można pić alkohol, ponieważ się lubi jego smak. Tak, smak wina, smak wódki na przykład. Ale jeżeli robisz to nie dlatego, że to jest lubisz, że lubisz to, że to ci sprawia radość, tylko po to, żeby uciec przed jakimś cierpieniem, to jest właśnie prosta droga do uzależnienia. A z drugiej strony to zdanie też pokazuje bardzo dobrze, że uzależnić można się tak naprawdę od wszystkiego. I o ile uzależnienie od razu automatycznie kojarzy nam się z alkoholem, z narkotykami, czasami może z hazardem, też się mówi o pracoholizmie często, tak nie do końca adekwatnie też do tego, czym faktycznie jest pracoholizm, to z psychologicznego punktu widzenia. Czy teraz bardzo dużo też się mówi o uzależnieniu od gier, od internetu, to warto pamiętać to zdanie i mieć świadomość, że w tym sensie można się uzależnić od wszystkiego.
Tak? Można się uzależnić od drugiego człowieka na przykład, można się uzależnić od, nie wiem, zakupów, od seksu, od miłości i tak dalej, jeżeli to robisz po to, żeby ukoić swoje cierpienie, a nie dlatego, że cię to pasjonuje, że to jest fajne dla ciebie, że sprawia ci to jakąś radość. Ta historia też jest przejmująca, ponieważ pokazuje też losy dziewczyny tego głównego bohatera Erika i jej syna, ich wspólnego syna, gdzie jakby punkt startowy jest ten sam. Oboje są osobami uzależnionymi głęboko od heroiny, ale ona nie znajduje w sobie takiej tej motywacji do tego, żeby walczyć z tym nałogiem i po prostu pogrąża się coraz bardziej, aż w końcu jakby takim finalnym punktem tego życiowego, ale też takiego psychologicznego upadku jest to, że ta dziewczyna za narkotyki zdradza właśnie tożsamość, zdradza gangsterom tożsamość Erika, tożsamość Czarnego Pająka, co doprowadza do dramatycznego finału tej historii. Świetna opowieść, w bardzo prosty sposób pokazująca właśnie, czym jest tak naprawdę uzależnienie. Mhm. Dziękuję, Michale. Ja myślę, że to jest bardzo trudny temat i kilku słowa, które tutaj wypowiedziałeś, opowiadając o komiksie, o Batmanie, no jednak zawarłeś wiele już informacji na temat samego uzależnienia. Ja myślę, że zanim my przejdziemy też do kolejnych komiksów, warto porozmawiać, podzielić się jeszcze kilkoma informacjami. Czym w ogóle jest uzależnienie? Od czego można się uzależnić? Jakie mogą być objawy uzależnienia? I co najważniejsze w tym wszystkim, w jaki sposób znaleźć pomoc w momencie, kiedy już spostrzeżemy my, że jesteśmy uzależnieni, albo otoczenie, środowisko, które zwróci uwagę nam, że coś się z nami dzieje. Więc tak przerzucając, dzieląc się różnymi komiksami, będziemy wkradać pomiędzy nimi właśnie takie informacje. Ja na pewno będę chciał też pokazać komiks, który już wcześniej, wiele miesięcy temu, odkryłem, przeczytałem i który jest dla mnie podręcznikowym, po prostu takim środkiem pomocowym dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży i dla dorosłych. A tym komiksem jest Niespokojny Umysł. Jest on na tyle charakterystyczny, że zawiera w sobie kilka historii niepowiązanych ze sobą, opowiadających o młodzieży, o młodych ludziach, ale targających nimi problemami, z którymi sobie nie radzą. I między innymi jest tutaj o uzależnieniu. Co jeszcze interesujące jest w tym, to, że na końcu tego komiksu znajdzie się, może nie widać aż tak dokładnie tutaj, znajdzie się też garść informacji o tym danym problemie i oczywiście, o czym ja mówię, gdzie sięgnąć pomocy, do kogo można się zwrócić po wsparcie. Więc co to w ogóle znaczy uzależnienie? Jest to stan, w którym trudno jest kontrolować jakąś czynność, która może nas nawet doprowadzić do zguby. I uzależnienie ma wpływ na relacje z nami, z innymi osobami i na naukę. I tutaj jest kilka podpunktów, które jeżeli stwierdzisz, że to pasuje do ciebie, to znaczy, że prawdopodobnie to jest uzależnienie. Przeczytam to, Michale, i chciałem, żebyś się ustosunkował. Czy to może być tak? Tracisz kontrolę, wykonując daną czynność lub zażywając substancję. Masz przykre symptomy odstawienia, jeżeli tego nie robisz. Ukrywasz swoje zachowanie, masz kłopoty finansowe, bo wydajesz duże sumy na substancje lub czynności, zauważasz pogorszenie zdrowia psychicznego lub dobrostanu. No tak, to jest tak w pigułce takie kryteria diagnostyczne właśnie uzależnienia. Jakby w psychologii uważa się, że istotą uzależnienia jest właśnie utrata kontroli. Jeżeli robisz coś i to wymyka się twojej kontroli, czyli na przykład zakładasz sobie, że dzisiaj tego nie robisz, albo że na przykład zrobisz tylko trochę, na przykład będziesz grać tylko przez pół godziny, tak? A okazuje się, że po tym czasie nie jesteś w stanie przerwać, tak? I grasz na przykład przez całą noc. To jest ewidentnie, może być objaw uzależnienia. Bardzo ważnym takim kryterium diagnostycznym jest
kontynuowanie tego działania, czy tego zażywania, pomimo doświadczania ogromnych skutków negatywnych. Tak? Czyli zawalamy jakieś sprawy w szkole, w pracy, psują się nasze relacje ze znajomymi, z przyjaciółmi, pojawiają się konflikty w domu z członkami rodziny, pogarsza się nasze zdrowie psychiczne, nasze zdrowie fizyczne, a mimo to nie przestajemy tego robić. To jest bardzo charakterystyczne dla uzależnienia. No i też cały taki system właśnie różnych działań, które mają na celu ukrycie tego przed innymi. To jest też takie typowe, czy na przykład w przypadku dzieci czy młodzieży, które są uzależnione od na przykład grania, no to są kłamstwa dotyczące grania, tak? Gdzie ktoś twierdzi, że nie grał na przykład całą noc, tylko że spał, albo że był w szkole, a podczas gdy w rzeczywistości nie był. To są takie ewidentne oznaki, że nie jest dobrze, że to możemy mówić już nie o nadużywaniu, ale o uzależnieniu już. To może teraz ja podzielę się swoim komiksem, takim swoim odkryciem, i to stosunkowo niedawno. Został mi ten komiks polecony, a jest związany, no to jest podręcznikowa autodestrukcja związana właśnie z uzależnieniem od alkoholu i od narkotyków. I co przerażające w tym wszystkim, to, że to miało miejsce. Dotyczy to Hansa Fallady, niemieckiego pisarza żyjącego początkiem XX wieku, który był świadomy swojego uzależnienia i, co ciekawe, nie chciał z niego też rezygnować. On kochał pić, otwarcie mówił o tym, że lubił alkohol i tak samo nadużywać morfiny. Tak? Był morfinistą. Więc na łamach prawie 200 stron mamy nie tylko zobrazowanie jego upadku tego człowieka, wielkiego człowieka, ale też i na przemian mamy też historię fikcyjną jego bohatera literackiego, którego stworzył będąc w szpitalu psychiatrycznym. Ponieważ tytuł tego komiksu to jest Pijak, ale też i tytuł powieści Hansa Fallady to też jest Pijak i też opowiada o losie pewnego człowieka, który miał wszystko, dosłownie miał wszystko i w pewnym momencie, zażywając alkohol, wpada w pajęczynę uzależnienia i my jako czytelnicy widzimy to, jak on traci wszystko. Traci przede wszystkim samokontrolę, kontrolę nad sobą i kontrolę nad pożądaniem, nad chęcią sięgnięcia po kieliszek. To jest coś przerażającego. Jest to świeże, moim zdaniem, bardzo ciekawe podejście do tematu uzależnienia, ponieważ autor tej powieści graficznej, Jakob Heinrich, świetnie poprzeplatał zarówno postać Hansa Fallady, jak i tej postaci fikcyjnej, pokazując obraz dwóch, ale tak naprawdę jednego człowieka. Człowieka po prostu uzależnionego. Fantastyczne ilustracje ma ten komiks. I przyznam się wam, że początkowo jak wertowałem tę książkę, to miałem problem z akceptowaniem tego, co ja tutaj widzę. Może tak pokażę. Miałem problem z tą awangardową ilustracją, awangardową kreską, ale komiks udowadnia, że nie warto oceniać książki po okładce i komiksu tylko po ilustracjach, bo historia jest tak frapująca, tak tragiczna, tak wstrząsająca, że w pewnym momencie ja dostrzegłem w tych ilustracjach piękno i też sens. Więc jedno koreluje z drugim. Ale abstrahując już od tego, dla mnie to jest podręcznikowe zilustrowanie człowieka uzależnionego. I to, co też powiedziałeś, i to jest też bardzo ważne, że człowiek, który jest uzależniony, on może nie wiedzieć o tym. Może nastąpić samowyparcie, ale w tym przypadku on jest świadomy tego i on wybiera, on decyduje się na życie z alkoholem.
doprowadzając do tragedii rodzinnych, doprowadzając do tego, że później trafia do ośrodka. Ale są takie uzależnienia, albo może są takie osoby, które one chcą, one wybierają taką drogę. I to jest też ciekawe i zarazem przerażające w uzależnieniu, Michale. Absolutnie tak. Miałem do czynienia w swojej pracy z wieloma osobami, które nie chciały przestać pić na przykład. Tak? Ich celem, ich życia nie było wyjście z nałogu, ale po prostu zapicie się na śmierć. I niektórym z tych osób się to udało. I to jest też bardzo trudne, bo cały czas trzeba pamiętać, że mamy do czynienia z autonomicznym, wolnym człowiekiem, z jego decyzjami, jego wyborem. My nie możemy nikomu niczego narzucać, tak? Co prawda jest w sądownictwie, też w polskim sądownictwie, na przykład instytucja przymusowego leczenia, gdzie możemy kogoś zmusić do tego, żeby udał się na leczenie, ale tak naprawdę możemy zmusić kogoś, żeby znalazł się w takim ośrodku, ale to nie oznacza, że on przestanie, że on wyjdzie z tego uzależnienia, tak? Ponieważ kluczową kwestią w terapii jest po prostu motywacja do tego, żeby zmienić sytuację. Zresztą że to on chce, prawda? Że to on to musi chcieć. Absolutna podstawa. To nie jest tak, że terapeuta uzależnień rozwiąże ten problem. To ta osoba musi rozwiązać ten problem. To ta osoba musi sobie z nim poradzić, musi chcieć sobie z nim poradzić. Terapeuta jedynie może w tym procesie wesprzeć. Zresztą dzisiaj jeszcze też wybrałem komiks, który będzie pokazywał taką osobę, która właśnie nie chce z tego wyjść, tak? I chce zatracić się po prostu w tej autodestrukcji. To przedstaw proszę. Ja bym w ogóle dodał, że chodzi o to, żeby ta osoba dojrzała też do tej decyzji sama poprzez, nie wiem, spotkania z terapeutą, spotkania ze znajomymi, przyjaciółmi, z rodziną, którzy będą go wspierać do podjęcia tej decyzji, bo czasami po prostu czas jest potrzebny. Zgadza się. I też bardzo ciekawą jest taką kwestią, że są takie osoby, które wiele razy są na terapii uzależnień. Na przykład znam taki przypadek, spotkałem się w mojej pracy z taką osobą, która sześciokrotnie była na terapii uzależnień od narkotyków, 5 razy nie zadziałało, natychmiast wracała do uzależnienia, a za 6 razem zadziałało. Jak to możliwe? Po prostu, tak jak Łukasz mówisz, przyszedł odpowiedni moment. Tak. Przyszedł taki moment pewnej dojrzałości, pewnego zrozumienia, że trzeba to zrobić i jak to zrobić, i wtedy to działa. Także to, mówię to też w takim kontekście, bo to nie jest rzadka sytuacja, że ktoś kilkukrotnie odbywa terapię uzależnień. Tylko pewien procent osób uzależnionych wychodzi z tego po jednej terapii uzależnień. I to, że to nie zadziałało za pierwszym, za drugim, czasami za trzecim razem, to nie oznacza, że nie warto próbować dalej, że to nie działa. Tak. Nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie ten właściwy moment, kiedy to faktycznie zadziała. Co będzie tym czynnikiem, który spowoduje, że się zmieni to nastawienie? Bo czasami jest tak, że człowiek po prostu osiąga już dno, tak? Dotyka dna i w tym momencie to może otworzyć mu oczy, a może nawet i zdrowie, stan zdrowia może być tym czynnikiem uświadamiającym. Przedstaw proszę, Michale, ten komiks. Jeszcze zanim to chciałem jeszcze odnieść się do tego komiksu, ponieważ tak przypadkiem, całkowicie przypadkowo, też całkiem niedawno przeczytałem ten komiks, ponieważ udało mi się go kupić za bardzo niewielkie pieniądze na wyprzedaży. I chciałbym jakby, oczywiście zgadzając się ze wszystkim, co powiedziałeś, dodać jeszcze 2 bardzo ciekawe wątki, które się tutaj pojawiają. Pierwszy wątek dotyczy doznań właśnie głównego bohatera, właściwie 2 głównych bohaterów, bo tak jak powiedziałeś, mamy tutaj takiego podwójnego trochę bohatera, mianowicie pisarza Fallady i bohatera jego powieści. I ten komiks fantastycznie pokazuje przeżycia ich po zażyciu właśnie narkotyków czy po alkoholu. A to jest coś, co myślę, że bardzo trudno osobie nieuzależnionej zrozumieć.
jak człowiek się czuje wtedy, kiedy ma tą dawkę swojego narkotyku w cudzysłowie, czyli tego, od czego jest uzależniony. I nie wiedząc tego, bardzo często właśnie sobie myślimy, że jak widzimy kogoś uzależnionego, to nie możemy zrozumieć, dlaczego on to robi właściwie. Przecież widać, że jego psychika na tym cierpi, że jego życie się rozpada, że jego organizm totalnie wysiada. To dlaczego ta osoba ciągle to robi? I w tym komiksie jest fantastyczna sekwencja, która to pokazuje. To jest sekwencja właśnie tego bohatera powieści Falady, który jest na głodzie narkotykowym i nie ma czego wziąć i wraz ze swoim kumplem próbują za wszelką cenę zdobyć chociaż trochę towaru. Mhm. I kiedy się to udaje, jest pokazane i widzimy ten ogromny kontrast i ogrom jego cierpienia i jak wygląda świat, kiedy on nie ma tego narkotyku, kiedy jest na głodzie, ale kiedy tylko go weźmie. Tutaj nawet jest od razu ta sekwencja się zaczyna zdaniem: życie jest znowu piękne. I ten człowiek autentycznie wtedy w jednej sekundzie czuje się królem świata. Czuje, że ma ogromną moc, jest przeszczęśliwym człowiekiem. I to jest taki zastrzyk szczęścia i to jest taki zastrzyk ekstazy, którego no, osoby, które tego nie przeżyły, chyba nie są w stanie do końca zrozumieć. I to jest wytłumaczenie, dlaczego te osoby, mimo tych negatywnych konsekwencji, wciąż to robią. Właśnie dla tego momentu, tej niesamowitej ekstazy. I tak jak powiedziałem, generalnie człowiekowi trudno jest sobie to wyobrazić, trudno jest zrozumieć. Ale tutaj właśnie dzięki pisarskiemu talentowi Falady i dzięki właśnie talentowi wizualnemu autora tego komiksu możemy troszeczkę doświadczyć tego w tym komiksie właśnie, że faktycznie to jest uczucie, którego nie da się porównać z czymkolwiek innym. I to jest właśnie ta jedna z pułapek uzależnienia. Że dlatego czasem nawet bardzo krótkiego momentu tej ekstazy człowiek jest w stanie zrobić absolutnie wszystko. Nawet najgorsze, najstraszniejsze rzeczy. Mhm. I drugi taki aspekt, o którym troszeczkę już powiedziałeś w jednym zdaniu. Ten komiks pokazuje też szersze konsekwencje uzależnienia. Ponieważ też często mi się zdarza spotykać z takim stwierdzeniem, że moje uzależnienie to jest moja sprawa. Tak? Nikomu nic do tego, ja sam sobie robię krzywdę i ja mam do tego prawo. Ta historia pokazuje, że nie, że to tak nie działa, że uzależnienie zawsze jest zjawiskiem, które dotyka nie tylko tą osobę uzależnioną, ale też wszystkich wokół i tak naprawdę cały system społeczny. Tak? Ponieważ na tym, że ty pijesz czy zażywasz narkotyki, cierpi na przykład twój partner, twoja żona, twój mąż, cierpi na tym twoje dziecko, kiedy się rozpada przez to rodzina, są określone konsekwencje, nie tylko społeczne, ale też takie ściśle finansowe. Tak? Jest zaangażowany, jeżeli się rozpada małżeństwo, jest zaangażowany po prostu na przykład system sądowniczy. Trzeba zapłacić sędziemu, żeby zajął się tą sprawą. Ty trafiasz na terapię uzależnień na przykład, czy do szpitala psychiatrycznego. Tak? Ktoś musi płacić lekarzom za to, że będą się tobą zajmować, że będziesz utrzymywany przez ileś dni. Możesz tak jak bohater, tak jak Hans Fallada, trafić do więzienia na przykład, tak? Na skutek swojego uzależnienia. No i też ktoś musi za to wszystko płacić, tak? Za to, że tam będziesz przez ileś czasu mieszkać. Czyli tak naprawdę skutki społeczne, ale też takie gospodarcze uzależnienia są naprawdę ogromne i sięgają bardzo daleko i dotyczą tak naprawdę nie tylko tej osoby, która tego doświadcza, ale też wszystkich, całego otoczenia, a nawet nas wszystkich w takim sensie, że to przecież z naszych pieniędzy, z naszych podatków utrzymywany jest system opieki, na przykład system niwelowania skutków uzależnień. Tak? To, że na przykład rodzina się rozpada na skutek alkoholizmu rodziców czy rodzica,
i dziecko trafia do rodziny zastępczej, tak? To też jest kolejny ogromny koszt i tak dalej. Tak moglibyśmy takie koszty, takie ukryte koszty uzależnień ciągnąć bardzo długo i tak naprawdę no to my wszyscy z naszych podatków płacimy te koszty. Więc to nie jest tak, że twoje uzależnienie jest tylko i wyłącznie twoją sprawą. Mhm. Świetne podsumowanie tego komiksu z twojej strony. Pewnie nie wyczerpuję tematu, ale ja jestem zachwycony tymi twoimi słowami. Znaczy zachwycony w sensie takim po prostu podsumowanie tego, co tutaj przeżyłeś, czytając go. Znaczy zdecydowanie warto przeczytać ten tekst, poznać historię Hansa Fallady i jego bohatera, który był wynikiem właśnie uzależnienia samego Hansa. Proszę, Michale, jaki ty masz komiks, który właśnie też porusza aspekt uzależnienia? Jako kolejny komiks wybrałem Spust Joe Matta, kanadyjskiego twórcy. Wybrałem go, ponieważ podejmuje temat takiego znowu trochę nieoczywistego uzależnienia, czegoś, co nie przychodzi nam w pierwszej chwili na myśl, kiedy myślimy o uzależnieniach, a z drugiej strony też podejmuje temat dosyć specyficznego uzależnienia, jakim jest uzależnienie od pornografii i połączone z tym właściwie uzależnienie od masturbacji. Jest to taka bardzo drobiazgowa, autobiograficzna relacja właśnie zmagania się autora tego komiksu z uzależnieniem od pornografii. Jest narysowana też tak i w ogóle jest pokazana tak, że mimo że temat bardzo mocno dotyczy seksu, sfery erotycznej, pornografii, jest on tak narysowany i tak pokazany, że nie ma tutaj żadnego atrakcyjnego aspektu, też w takim sensie wizualnym. Nie ma tutaj absolutnie niczego, co mogłoby jakby działać podniecająco na czytelnika. Wręcz przeciwnie, jakby bije od tego komiksu ogromne cierpienie autora. Jest ta relacja bardzo ciekawa, pokazuje wiele charakterystycznych takich zachowań, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo absurdalne, bardzo dziwne. Być może komuś, kto nie jest psychologiem, trudno nawet zrozumieć, dlaczego autor i zarazem bohater tej opowieści zachowuje się w ten sposób. Ale jeżeli wiemy cokolwiek o zjawisku neurotyzmu, przeczytamy sobie jakąś książkę dotyczącą nerwicy, neurotyzmu, to wiele zachowań właśnie bohatera tej opowieści staje się bardzo jasnych, bardzo oczywistych. Ponieważ główny bohater moim zdaniem jest właśnie osobą o bardzo silnym neurotyzmie, bardzo silnym lęku, braku poczucia bezpieczeństwa i to wszystko komasuje się w takiej jego fascynacji. Natomiast wiele zachowań bohatera stanie się zrozumiałych, jeżeli poznamy zjawisko neurotyzmu. Główny bohater jest moim zdaniem osobą o bardzo dużym poziomie neurotyzmu. Człowiekiem, któremu bardzo brakuje poczucia bezpieczeństwa, który targany jest ogromnym lękiem. I te wszystkie jego problemy komasują się w fascynacji pornografią. Dla osób, które są bardzo silnie neurotyczne, bardzo charakterystyczne jest to, że do sfery miłości, do sfery seksu bardzo podchodzą również w neurotyczny sposób. I to się objawia między innymi taką natychmiastową erotyzacją wszelkich relacji z płcią przeciwną. I jednocześnie jest to połączone z takim automatycznym jakby chęcią odrzucenia od razu danej osoby. Jest tutaj kilka scen w tym komiksie, gdzie nawet jakiś taki drobny i zdawałoby się neutralny gest ze strony jakiejś kobiety przez bohatera jest natychmiast traktowany jako jakiś gest o charakterze erotycznym. Gest pokazujący, że dana kobieta jest nim zainteresowana jako mężczyzną.
co natychmiast wywołuje całą falę w jego wyobraźni różnych fantazji dotyczących miłości, dotyczących przyszłego życia z tą osobą. Po czym te fantazje natychmiast zostają ucięte przez takie poczucie, że jak ktoś taki mógłby chcieć takiego potwora, jakim ja jestem, takiego okropnego człowieka, jakim jestem. I to jest tak literatura dotycząca tego problemu mówi, że bardzo często taka nadmierna erotyzacja relacji dla osób, które nie potrafią nawiązywać takich normalnych relacji, przekształca się w taką kompulsywną masturbację. I tutaj mamy tutaj świetny przykład właśnie w praktyce takiego zjawiska. Bardzo ciekawym tutaj wątkiem też jest to, co główny bohater robi. Robi bardzo nietypową rzecz, mianowicie nie tylko kolekcjonuje kasety, to się dzieje jeszcze w czasach kaset wideo, nie tylko kolekcjonuje kasety z filmami pornograficznymi, ale też robi własne wersje filmów, montuje je na swój sposób, przegrywa poszczególne fragmenty, tak żeby z danego filmu wybrać tylko określone momenty. I na przykład z pełnego filmu robi sobie taki klip, który ma kilka minut. Tak? I po czym masturbuje się właśnie oglądając to swoje dzieło, swój produkt. To jest fantastyczne pokazanie jego ogromnej potrzeby kontroli i tego, żeby panować nad sytuacją, mieć całkowite panowanie nad sytuacją, nawet w takiej sytuacji, tak, nawet w sytuacji oglądania filmu, żeby wiedzieć, w jakim dokładnie momencie co się będzie działo. To jest bardzo ciekawy mechanizm, bardzo ciekawe zjawisko. Plus jeszcze też nie przypadkiem on tutaj wybiera taką formę realizacji jakby swoich erotycznych pragnień, ponieważ oczywiście aktorka w filmie porno jest pewną wyidealizowaną, pewną dwuwymiarową figurą, tak, która nie ma żadnych wad. I oczywiście to jest figura, do której w żaden sposób nie da się porównać żadnej prawdziwej kobiety, tak? Która ma swoje fantastyczne strony, ale też, tak jak każdy człowiek, ma swoje wady. A osoby neurotyczne nie akceptują tego, że ktoś, z kim są w relacji, mają jakiekolwiek wady. Charakterystyczne dla tych osób jest takie pragnienie, absolutna nietolerancja niedoskonałości. Taki wypaczony obraz się powstaje. Ja się chciałem cię, Michał, zapytać, czy ten komiks ukazał się po polsku, czy to... Tak, to jest Timof wydał to, co prawda wiele lat temu, już patrzę w którym roku, w 2014 roku. Bardzo niełatwa lektura, bo też widać i znowu, podobnie jak przy poprzednim komiksie, widzimy tutaj tak naprawdę ogrom cierpienia tego człowieka i jak to się odbija, ta kompulsywna masturbacja wiele razy dziennie, jak się odbija na wszystkich jego właściwie sferach życia. Łącznie z tym, że on nie jest w stanie na przykład normalnie pracować jako rysownik komiksów. Mhm. I widać te negatywne konsekwencje, a mimo to on nie jest w stanie przestać. On musi to kontynuować dla tej króciutkiej chwili, dla tego ułamka sekundy tej ekscytacji, tej ekstazy. Ale też jest to komiks, który właściwie ma happy end, ponieważ autorowi udaje się wyjść z tego uzależnienia, a jego lekarstwem okazuje się stworzenie komiksu na ten temat. Ten komiks, który czytamy, jest formą autoterapii autora, która pozwala mu jakby trochę zrozumieć to, co robi, spojrzeć na to z perspektywy drugiej czy trzeciej osoby, no i nabrać do tego dzięki temu dystansu, wyrzucić z siebie różne emocje z tym związane i w ten sposób poradzić sobie z tym problemem. I tak właśnie ten komiks powstał.
To jest chciałem powiedzieć, że on znalazł po prostu sam lekarstwo na własne słabości, na własne uzależnienie. Odkrył to po prostu samemu. Dokładnie tak. Tak. I tą formą autoterapii jest właśnie tworzenie komiksu. I powiedz, Michale, w tym momencie, bo bardzo ciekawe też i pokazałeś problem, tak, kolejną formę uzależnienia, bo uzależnić się można naprawdę od wielu czynników, od wielu rzeczy, czynności, ale jaki jest powód? Jakie są powody uzależnień? Sięgam, jeszcze raz pokażę ten niespokojny umysł i tutaj jest wypisane kilka takich czynników, powodów. Presja rówieśnicza, ciekawość, tak, rozrywka, zapewnienie sobie po prostu przyjemności i to przeradza się później w formę nierozerwania się z tymi czynnościami, a jak się rozerwie, to niestety czuje się i agresję, i ból, i tak dalej. Ale jakie mogą być jeszcze powody właśnie wpadnięcia? No to jest bardzo dobre pytanie. Kiedy robimy lekcje profilaktyczne w szkołach właśnie dotyczące uzależnień, to zaczynamy od takiej zabawy, takiego ćwiczenia, które jest bardzo fajną kanwą właśnie do identyfikowania motywacji do sięgania po różne substancje. I takie powody, które najczęściej padają właśnie ze strony młodzieży, ze strony uczniów, oprócz tych, które podałeś, czyli na pewno ciekawość jest bardzo częstą motywacją i taka chęć po prostu spróbowania, zobaczenia, co się wydarzy. I że właściwie dlaczego by nie, dlaczego nie spróbować. Na pewno presja rówieśnicza ogromną rolę odgrywa. Na pewno chęć przeżycia czegoś takiego innego. Chęć przeżycia czegoś, czego się nie przeżyje w inny sposób. Ale też taką częstą motywacją jest ryzyko. Co prawda jest bardzo dużo osób, które nie lubią ryzyka. Dla nich bezpieczna opcja, przewidywalność jest wartością. To są też takie osoby, no i zwłaszcza młode osoby mają tendencję do tego, żeby działać w sposób ryzykowny. Też są takie badania na ten temat psychologiczne. I to, że korzystanie z różnych substancji psychoaktywnych, zwłaszcza za pierwszym razem, wiąże się ze sporym ryzykiem. Ponieważ nigdy do końca nie wiemy, co się wydarzy, jak zareagujemy na daną substancję, to jest bardzo kręcące, tak, dla wielu osób. I to jest coś, taki dreszczyk emocji. Plus w przypadku narkotyków czy dopalaczy są to substancje nielegalne, więc jeszcze dodatkowy dreszczyk emocji dochodzi związany z tym lękiem, z tym ryzykiem, czy ktoś nas przyłapie, czy ktoś się w ogóle zorientuje. No i dla wielu młodych osób jest to bardzo kręcące, tak, i bardzo kuszące. No i bardzo częstym powodem jest ten powód, od którego zacząłem. I tu mogę znowu wrócić do zdania z Czarnego Pająka, że ucieczka przed jakimś cierpieniem, ucieczka przed jakąś niefajną rzeczywistością, której doświadczamy na co dzień, jakieś poczucie nieradzenia sobie z jakimś problemem, z jakąś presją, z natłokiem różnych rzeczy, często związanych ze szkołą na przykład. Od wielu, bardzo wielu młodych osób słyszę teraz, że są po prostu przeładowani nauką, że sobie z tym nie radzą, że są przemęczeni. To są wszystko rzeczy, przed którymi jest potrzeba ucieczki, a substancje psychoaktywne są jednym z najprostszych sposobów takiej ucieczki. Które na początku wydają się bardzo efektywne i to też zresztą widać w pijaku, w tym komiksie. Że w pierwszym momencie wydaje się to bardzo fajną i bardzo atrakcyjnym sposobem uciekania od tej nieciekawej rzeczywistości. I dopiero po jakimś czasie pojawiają się prawdziwe konsekwencje. Dopiero po jakimś czasie doświadczamy, widzimy, jaka jest cena tej ucieczki. Tylko że bardzo często wtedy już jest za późno po prostu. Już jesteśmy w tym tak głęboko, że no, bez
pomocy nie jesteśmy w stanie z tego wyjść, a często jedynym rozwiązaniem, które widzimy, jest po prostu iść w to jeszcze głębiej, tak, i uciekać jeszcze dalej. I też warto zwrócić na to uwagę, i też znowu Pijak to świetnie pokazuje, że te motywy, dlaczego zaczynamy, mogą być bardzo, bardzo różne, ale od pewnego momentu motywacja do tego, żeby brnąć w uzależnienia, jest tylko jedna. Mianowicie chcemy to robić, ponieważ to chociaż na chwilkę daje nam poczucie ucieczki od cierpienia wywołanego uzależnieniem. I tylko po to to robimy, żeby chociaż na chwilę przestać myśleć o tym, czego doświadczamy na skutek tego uzależnienia. To bardzo ładnie też jest zawarte w tym słynnym cytacie z Małego Księcia, prawda? I tej rozmowy z jego z pijakiem, gdzie on mówi, że pije, żeby przestać myśleć. Żeby zapomnieć, że pije. Tak, a żeby zapomnieć, że pije. A chce zapomnieć o tym, że pije. I to jest takie samonapędzające się właśnie koło takiej autodestrukcji. Łukaszu? To ja ze swojej strony chciałem przedstawić mój komik z roku, Rorsza, który na ostatniej prostej zdetronizował dwa inne komiksy. Tak na szybko wspomnę, Nightwinga, który był dla mnie numerem jeden, jeśli chodzi o Super Hero. A ten komiks to jest od twórców też Danger Street, czyli Jorge Fornesa i Toma Kinga. Dla mnie Rorschach to przykład tego, że Tom King, jeśli nie pisze serii takich długich jak Batman, i to są miniserie, tutaj akurat 12-zeszytowa, to potrafi pokazać swój talent, ogromny potencjał, ogromne po prostu zaangażowanie w problemy nie tylko społeczne, ale również polityczne. Bo jeśli Tom King nie pisze takich długich serii jak Batman, ma czas, ma chęci, ma jeszcze większe zaangażowanie, żeby pokazać ogromną skalę swojego talentu. Rorschach jest przede wszystkim o tym, że każdy z nas mniej lub bardziej w każdym, można powiedzieć, etapie naszego życia jest uzależniony od jakiejś władzy. Od władzy nad drugim człowiekiem, nad grupą ludzi, od władzy nad, nie wiem, mówimy tutaj wyborczej tak zwanej, bo tutaj mamy temat związany z szeroko pojętą tematem polityki. I to jest tutaj przerażające, jak jedna osoba może wykorzystać swoje wpływy, swoich ludzi i w ogóle swoje znajomości, pociągać za sznurki, wykorzystać tragedię kilku innych osób na własny rachunek, żeby zdobyć jeszcze większą władzę. To jest przerażające w tym, jak pojedyncze jednostki dają się manipulować, nie wiedząc o tym, a ten fakt, jeśli dociera do nich, to jest już za późno, dla nich dosłownie za późno. Ja też odnoszę do swojego życia własnego, że w pewnych momentach sam byłem manipulowany, sam się dawałem wykorzystywać przez różne osoby czy jakieś grupy do tego, żeby robić to, co one chcą, tak jak chcą. Sam niestety się łapię na tym, że do tej pory mi się zdarza i to jest mi wtedy głupio bardzo przykro, że wykorzystuję jakieś swoją pozycję w danych sytuacjach do tego, żeby nie tyle wywrzeć nacisk, ale po prostu postawić na swoim. Co nie znaczy, że to uważam, że to jest gorsze, tylko po prostu ciągle trzeba rozmawiać z ludźmi i po prostu wybrać jak najlepszą propozycję w danym momencie. Ten komiks jest dla mnie jeszcze komiksem roku dlatego, że pokazuje w ogóle ogrom tego problemu społecznego, jakim jest władza. Władza nad wieloma ludźmi i że po trupach do celu, dosłownie tutaj jest to pokazane i to jest przerażające. Tutaj jest świetnie pokazane te relacje psychologiczne. Główny bohater jest, nie znamy go w ogóle z imienia i nazwiska, znamy tylko to, jak wygląda. I na początku tutaj autorzy tego komiksu przedstawiają w ogóle inny obraz tego bohatera,
niż na samym jego końcu. Na początku dla mnie on się kojarzył z młodszą wersją Columbo, który jest zatrudnionym detektywem, żeby rozwiązać sprawę zamachu na jednego z kandydatów na prezydenta. Comics ma miejsce w świecie związanym tutaj, jak można dobrze kojarzyć, fani komiksów mogą kojarzyć ze światem strażników Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa. Przy czym ten komiks, ja mogę postawić, on się dzieje 35 lat po wydarzeniach z komiksu i tutaj są też nawiązania do bardzo dobrego serialu sprzed już w sumie powiedzieć można 4 lat, czyli Watchmenów HBO. Też są nawiązania do komiksu Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa również. Ale ten komiks można czytać osobno, nie znając tego kultowego komiksowego dzieła. Tutaj ja się bardzo utożsamiałem z tymi bohaterami, z ich problemami, z ich w ogóle problemami, jeśli chodzi o kwestie życiowe, z jakimiś trudnymi, podejmowanymi w ostatnim momencie decyzjami. No ja polecam, jestem zachwycony tym komiksem. To jest komiks wymagający. Tutaj teraźniejszość przeplata się z przeszłością. Na jednych kadrach bohaterowie z teraźniejszości rozmawiają z postaciami z przeszłości. W dialogach można się pogubić. To jest komiks dla już bardziej obeznanych ze środowiskiem komiksowym, dla fanów po prostu siedzących już dłużej w tym medium. Na pewno go nie mogę polecić komuś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z komiksem. Warto również zwrócić uwagę na świetną warstwę graficzną Jorge Fornesa, który bardzo dobrze nawiązuje do szaty graficznej Dave'a Gibbonsa z kultowego komiksu. Te rysunki, no może to nie są, to nie jest Alex Ross, ale właśnie taka prostota, pokazanie, skupienie się na sytuacji takiej psychologicznej, wewnętrznej bohaterów, dialogi, bardzo dużo dialogów, bardzo dużo przemyśl wewnętrznych. To jest wielką siłą tego komiksu. Ja mogę pokazać ten komiks, polecić dla fanów, dla osób, które właśnie mają problem, same się zetknęły z problemem uzależnienia od władzy we własnym środowisku, jeśli chodzi o własną osobę i ten problem starają się zauważać i z tym problemem walczyć. To nie jest problem, który sobie pokonamy i już za chwilę nie będziemy o tym myśleć. Z nim musimy ciągle walczyć. Bo jeśli nie z tym, że dajemy się pomiatać innym, dajemy się wykorzystywać, to my jako ofiary możemy w przyszłości, często niestety tak jest, sam tego doświadczyłem, my możemy stać się sprawcami i wykorzystać własną pozycję do tego, żeby się znęcać psychicznie czy fizycznie nad innymi, wykorzystywać własną władzę. Jeszcze raz polecam ten komiks i tyle ode mnie. Ja nie czytałem tego komiksu jeszcze. Jestem wielkim fanem Strażników. Wydaje mi się, że to jest dla mnie komiks wszechczasów i jest to dla mnie zamknięta historia, do której nie należy nic dopowiadać. I w tym sensie bardzo niechętnie podchodzę do wszelkich prób dopowiadania różnych rzeczy. I to jest jakby osobna historia. Ale no właśnie, i postać Rorschacha, i to co mówisz, i przede wszystkim nazwisko scenarzysty na pewno mnie zachęca i na pewno jest ten komiks na liście mojej do przeczytania. Natomiast tak ogólnie, jakby odnosząc się do tematu tej historii, do tego co mówisz, to oczywiście znowu zgodnie z tym cytatem, że wszystko co koi cierpienie może potencjalnie uzależniać, władza również może zdecydowanie uzależniać. I tak jak w polityce są na pewno osoby, które idą do polityki, ponieważ mają jakieś wizje, które chcą zrealizować, które mają jakieś ideały, które chcieliby wcielać w życie, chcieliby naprawiać w jakiś sposób świat, to również bardzo dużo osób do polityki idzie po to, żeby zdobywając władzę, ukoić jakieś własne cierpienie, własne lęki, własne kompleksy. I nawet, nie mówiąc oczywiście nazwisk, ale nawet w polskiej polityce takie osoby ewidentnie widać, które absolutnie po prostu upajają się władzą, którą mają, ponieważ władza jest upajająca i ten nie ten element, który zawsze się łączy z władzą, czyli jakaś forma przemocy
niekoniecznie takiej agresywnej, niekoniecznie fizycznej przemocy, ale takiej przemocy psychicznej, przemocy symbolicznej, na przykład narzucania pewnych ideałów, pewnych moralnych wartości innym wbrew ich woli. Znowu tutaj na polskim podwórku ewidentnie możemy to zobaczyć w ostatnich latach. Szczucie na innych też, jednej grupy społecznej na drugą, tak, też. Tak, tak. To jest bardzo upajające i bardzo uzależniające na pewno. I też to, co powiedziałeś bardzo trafnie, że władza automatycznie nam się kojarzy z polityką. Ale warto pamiętać, że to samo zjawisko też dotyczy relacji po prostu międzyludzkich. Tak. Dotyczy relacji między małżonkami na przykład, tak? Gdzie jedna osoba jest na wyższej pozycji, druga jest na niższej. Na przykład jest w jakiś sposób uzależniona od drugiej. Na przykład pod względem materialnym. To daje ogromną władzę i ogromną pokusę nadużywania tej władzy. Ale też w relacjach zawodowych na przykład, prawda? Gdzie mamy przełożonego i podwładnego. Jest bardzo trudno oprzeć się tej pokusie, zwłaszcza jeżeli właśnie idziemy do władzy nie po to, żeby zrobić coś konkretnego, żeby realizować jakąś wizję, ale po to, żeby poradzić sobie ze swoimi kompleksami, ze swoim cierpieniem. Takie osoby praktycznie zawsze prędzej czy później upajają się tą władzą, nadużywają jej, mają takie poczucie, że ta władza właśnie stanowi o ich poczuciu własnej wartości i przynajmniej od pewnego momentu wszystko, co robią, już nie służy temu, żeby rządzić, ale tylko służy temu, żeby tą władzę zachować. Utrzymać się po prostu. Tak, chyba Kazik w którejś z piosenek śpiewa właśnie coś takiego, że pierwszą rzeczą, która jest zawsze najważniejsza dla każdej władzy, to jest utrzymanie władzy. Ponieważ to jest bardzo uzależniające. Jeżeli raz się tego doświadczy, to jest z tego równie trudno zrezygnować, jak alkoholikowi trudno jest odstawić alkohol. W jaki sposób w takim razie można pomóc takim osobom, które są w sidłach takiej zaborczości? Osoby, która ma takie poczucie, że jest nad kimś i może sobie sprawować taką władzę. Pytasz o osoby, które są ofiarami? Wiesz co, właśnie myślę, że jedno i drugie to jest bardzo ważne, bo w momencie, kiedy jest się uzależnionym od władzy, no to powinno się tej osobie w jakiś sposób pomóc, ale właśnie tutaj też i ta ofiara, ona też ma prawo głosu. W jaki sposób pomóc właśnie tym osobom, które są uzależnione, a czy nie uzależnione, uwięzione? Uwięzione właśnie w takiej klatce zaborcy. Generalnie wydaje mi się, że to jest taka rzecz i to dotyczy w ogóle uzależnień, ale też współuzależnień. Jest to coś takiego, z czym bardzo trudno sobie poradzić samemu. Co prawda statystyki pokazują, że jest jakiś niewielki procent osób, które potrafią wyjść z uzależnienia bez żadnej pomocy. Są takie osoby, które potrafią sobie powiedzieć: dobra, od dzisiaj już nigdy nie piję, i rzeczywiście tak robią, ale to jest bardzo, bardzo mały procent. Zdecydowana większość osób bez specjalistycznej pomocy nie będzie w stanie poradzić sobie z tego, nie będzie w stanie wyjść z uzależnienia, ale właśnie też dlatego dopytałem, to jest bardzo słuszna uwaga, że nie tylko ta osoba, która jest uzależniona, potrzebuje pomocy, ale też osoby właśnie, o których mówiłem, które są dookoła i które również na tym cierpią, bardzo często też potrzebują tej pomocy, żeby wrócić do pewnej równowagi, żeby poradzić sobie z tym, co się wydarzyło, żeby często wybaczyć tej osobie, co jest naprawdę trudne, ale też konieczne, żeby dalej kontynuować jakoś bliski związek. I bardzo często, i to nie jest przypadek, że są grupy wsparcia dla osób właśnie współuzależnionych, dla tak zwanych DDA, czyli dorosłych dzieci alkoholików. Więc no, chyba tylko mogę polecić specjalistyczną pomoc, czyli pomoc psychologiczną,
pomoc specjalnych ośrodków, które zajmują się uzależnieniami i współuzależnieniami. Na pewno w każdym nieco większym mieście jest taki ośrodek. Myślę, że w dobie internetu to nie jest absolutnie żaden problem znaleźć takie miejsce i skontaktować się. Na pewno bardzo ważna rola jest otoczenia. Często jest tak, że potrzeba motywacji, potrzeba kogoś z zewnątrz. Kogoś, kto powie nam, że to jest problem. Kto powie, że jest źle i trzeba się tym zająć. Ponieważ pewne rzeczy widoczne są tylko właśnie z perspektywy trzeciej osoby. Kogoś, kto nie jest zaangażowany bezpośrednio w sytuację. Co też mówi, jak ważna jest też nasza rola jako właśnie tych osób z bezpośredniego otoczenia. Tak? Czyli jeżeli widzimy, że jest taki problem, że jest źle, widzimy te diagnostyczne elementy, po których możemy poznać, że to jest uzależnienie, o którym właśnie Sylwek mówiłeś wcześniej i o którym rozmawialiśmy. Jeżeli widzimy te elementy, no to nie warto być biernym, warto reagować, warto zwracać uwagę, zachęcać do tego, żeby taka osoba skorzystała jednak ze specjalistycznej pomocy. Może się okazać, że komuś uratujemy życie w ten sposób. Też wspomniałeś tutaj, Michał, o internecie, ale czasami tak nawet sposobem podsunąć danej osobie w ogóle pomysł tego, żeby nawet nie szukać tylko ulotka, jakieś informacje, że tutaj, a na przykład znajdziesz, tutaj znajoma chodzi albo znajomy i korzysta. No wiesz, to jest, to dobrze powiedziałeś internet, ale czasami ta osoba uzależniona o tym nie myśli. Ona korzysta z internetu w innych celach, a tutaj jeśli ma blisko jakiś punkt, a tutaj ja mieszkam w małej miejscowości i tutaj nie powiem, że to jest łatwe. Na przykład szukać pomocy, pomocy, jeśli chodzi o psychologiczną pomoc, psychiatryczną. Tutaj w miastach wojewódzkich to już dużo, dużo łatwiejsze, ale mówię ogólnie. Ja bym polecił ze swojej strony numer 116-123. To jest ogólnodostępny numer, który jest jakby taką pierwszą deską ratunku do pomoc dla osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym. Ja sam korzystałem z tego, tak? Nie wstydzę się tego mówić po latach. Mi wiele pomogli, wiele rozmów przeprowadziłem tam. I ja to polecam śmiało. Tutaj mam nadzieję, że się znajdzie w opisie tego filmu i polecam. Też zachęcam do szerzenia tej informacji dalej i omówienia o własnych problemach, nie wstydzenia się tego. Najgorzej się jest przełamać, sam wiem o tym. Najgorzej jest zacząć mówić o tym. Ale oczywiście też nie można tego mówić wszystkim, tylko zaufanym osobom, znaczy naszym zdaniem zaufanym i starać się o tym mówić. A komiksy to są też bardzo dobrym przykładem, jak można szukać takich przykładów uzależnień w popkulturze. I ja właśnie polecam, dlatego poleciłem Rorschacha. Dla mnie to jest komiks wybitny, najlepszym komiksem 2022 roku. Tyle ode mnie. No tak, myślę, że prawdziwy przykład najbardziej działa na wyobraźnię i najbardziej zachęca, więc myślę, że bardzo fajnie, że się podzieliłeś tym swoim doświadczeniem. Chociaż powiem ci, że nie jest trudno, ale im więcej czasu mija, tym nie boję się, mniej się boję. Nie, że w ogóle, ale mniej się boję mówić o tym. Okej, to co? To i ostatni komiks twój, Michale. Jeszcze nam został. Niestety nie mam go w wersji fizycznej, ponieważ mam pożyczony, więc tylko o nim opowiem. A chodzi o album, który jest takim troszeczkę poboczną historią fantastycznej serii kryminalnej Criminals Eda Brubakera i Shona Phillipsa, a chodzi o taką nowelkę graficzną Wszyscy moi bohaterowie to ćpuny. Planowałem kupić, ale jeszcze nie. Główną bohaterką jest dziewczyna Eli, która trafia właśnie do ośrodka terapii uzależnień, ale jest właśnie taką osobą, o której troszeczkę mówiliśmy wcześniej. Z jednej strony absolutnie nie ma żadnej motywacji, żeby wyjść z uzależnienia od narkotyków. A co więcej jeszcze, ma w sobie taki bardzo silny rys
takiej romantyzacji narkotyków, romantyzacji narkomanów. Bardzo ważnym wątkiem tego komiksu są historie różnych słynnych ludzi, słynnych artystów, polityków, muzyków, którzy byli osobami uzależnionymi, tak, od narkotyków, od alkoholu. Tam pojawiają się przykłady na przykład Billie Holiday, David Bowie, Churchill, Vincent van Gogh i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście moglibyśmy te nazwiska mnożyć w nieskończoność. Wiemy doskonale, że bardzo dużo wśród artystów, słynnych ludzi jest osób, które zmagają się z uzależnieniami. I bohaterka stawia taką tezę, że właśnie dzięki temu, że byli uzależnieni, właśnie dzięki temu, czego doświadczali na skutek alkoholu, narkotyków, byli w stanie być tak genialnymi twórcami, że to otwierało im jakby zupełnie nową perspektywę, nowe sposoby patrzenia na rzeczywistość. I to w jej przekonaniu było argumentem za tym, że narkotyki jednak są czymś dobrym. Że wiadomo, że są jakieś negatywne skutki, ale pewne rzeczy, pewne niesamowite rzeczy można przeżyć, można doświadczyć tylko pod wpływem właśnie substancji psychoaktywnych i że tylko one mogą w nas uruchomić pewne pokłady właśnie jakiejś kreatywności, jakiejś artystycznej twórczości. No i to jest taka teza trochę prowokacyjna, ale trochę dająca do myślenia. I rzeczywiście, tak jak spojrzymy sobie na historię różnych słynnych osób, takie osoby, które od razu mi przychodzą do głowy, Amy Winehouse na przykład, która ewidentnie po prostu pogrążała się w autodestrukcji, nie chciała iść na żadne terapie, a jednocześnie była genialną twórczynią. I pytanie, czy gdyby nie była osobą uzależnioną, czy byłaby równie wybitną artystką. Również to mi się też jeszcze kojarzy tak bardziej z naszym komiksowym podwórkiem. Pamiętam, kiedy na festiwal w Łodzi komiksowy zawitał Moebius, jeden z najwybitniejszych, jeden z moich ulubionych w ogóle twórców historii komiksowych. I w pewnym momencie podczas spotkania z publicznością, kiedy został zapytany o to, czy zażywa jakieś substancje psychoaktywne, zaczął wymieniać całą listę rzeczy, które zażywa pod wpływem i tworzy pod wpływem tych substancji. I całą tą wyliczankę skwitował takim krótkim zdaniem: no drugs, no Moebius. Mhm. I to jest rzeczywiście ogromna pokusa, żeby myśleć tymi kategoriami, że być może niektórzy twórcy nie byliby tak wybitni i być może nie bylibyśmy tak kreatywni w swoim życiu, gdyby nie substancje psychoaktywne, ale w rzeczywistości wydaje mi się, że to jest pułapka. I ta historia trochę też to pokazuje. I tak naprawdę ta dziewczyna pogrąża się po prostu w takiej autodestrukcji, krzywdzi siebie, krzywdzi innych wokół. Ona tam nawiązuje taką relację miłosną z pewnym chłopakiem. Razem uciekają z tego ośrodka terapeutycznego. No i kończy się ta cała historia fatalnie, przynajmniej dla tego chłopaka. Jest taka ogromna pokusa, żeby właśnie romantyzować trochę osoby uzależnione. I wydaje mi się, że to jest pewna taka pewna psychologiczna iluzja, pewna psychologiczna pułapka. Mianowicie, kiedy dwie rzeczy występują razem ze sobą, czyli na przykład uzależnienie i genialna twórczość artystyczna, to mamy taką automatyczną tendencję, żeby łączyć te dwie rzeczy ze sobą, żeby widzieć jakiś związek pomiędzy nimi. A po pierwsze, wcale tak nie musi być. Dwie rzeczy mogą ze sobą razem występować, a nie mieć żadnego związku ze sobą. I tak jak możemy powiedzieć, że czy Amy Winehouse byłaby tak wybitną artystką, gdyby nie jej uzależnienie, to możemy to pytanie zadać tak naprawdę również w odwrotną stronę. A jak niesamowitą artystką może mogłaby być,
gdyby nie to uzależnienie, tak? Może byłaby jeszcze bardziej niesamowitą, twórczynią. A druga rzecz, że nawet jeżeli jest jakiś związek pomiędzy dwoma zjawiskami, to pytanie, jaki jest kierunek tego związku? Czy to jest tak, że uzależnienie od narkotyków, od alkoholu sprawia, że ktoś jest wybitnym artystą, że daje mu to jakiś taki specyficzną wrażliwość, specyficzny sposób patrzenia na świat, co owocuje wybitną twórczością? I to jest też pytanie dotyczące Hansa Fallady na przykład, prawda? Tak. Czy on byłby tak niesamowitym twórcą, czy napisałby taką powieść jak Pijak, gdyby nie to, co przeżył, gdyby nie jego uzależnienia? Ale równie dobrze ta zależność może być dokładnie w odwrotną stronę. I gdybym ja miał stawiać, tak naprawdę nie udało się jeszcze tego udowodnić, ale gdybym ja miał stawiać jakąś tezę, to bym stawiał, że ta zależność jest właśnie dokładnie w odwrotną stronę. Mianowicie, że artyści są osobami obdarzonymi pewnego rodzaju większą wrażliwością, dostrzegają więcej rzeczy niż osoby nieposiadające takiej artystycznej duszy, co naraża ich na większe cierpienie psychiczne, naraża ich na silniejsze emocje, również silniejsze emocje negatywne, i to powoduje, że mają potrzebę uciekania właśnie przed tym cierpieniem, uciekania przed tymi często taką gonitwą negatywnych emocji, negatywnych myśli, właśnie w uzależnienia. Bo nie chcą uśpić po prostu używkami. Zapić, można powiedzieć, zapomnieć na moment. Dokładnie. Coś takiego. Mhm, dokładnie, żeby... W terapii na przykład, w terapii mam teraz taką dziewczynę, która mówi, że pije, ponieważ alkohol sprawia, że może myśleć wolniej. Także ta gonitwa jej myśli, gonitwa emocji się zatrzymuje. Że ona wtedy może myśleć normalnie, że czuje się spokojna. Tak? I wydaje mi się, że u osób obdarzonych taką artystyczną wrażliwością to działa w ten sposób, że uzależnienie jest jakąś formą ucieczki, chociaż na chwilę, od tego natłoku wrażeń, natłoku doświadczeń, które są pomocne też właśnie w wybitnej twórczości artystycznej. Ja myślę, że to wszystko można podsumować takimi słowami, że te środki, które uzależniają, one są bardzo silną pokusą, ponieważ one w pierwszym etapie zażywania, one sprawiają nam radość, one sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi i coś nam dają, tak? Dają nam ten spokój albo ekscytację, przypływ endorfiny albo też i wenę twórczą, o czym tutaj mowa. Jednakże w tym momencie stawiamy na szali coś, stawiamy coś bardzo ważnego, albo uzależnienie, albo życie. Bo też o tym nie wspomnieliśmy, tak? Bo Amy Winehouse jest też idealnym przykładem na to, ale Amy Winehouse, Hans Fallada i wielu innych też artystów, którzy byli wielkimi twórcami, to niestety przegrali swoje życie. Przegrali coś, co jest najcenniejsze w tym wszystkim. Więc trzeba być świadomym, że jest dużo pokus i coś, co można kupić też i w sklepach legalnie, tak? Alkohol, papierosy, niestety to one powodują w pewnym momencie, że nasze życie zamienia się w koszmar. Koszmar dla nas samych, ale i też dla naszego najbliższego otoczenia. Więc trzeba sobie zdawać sprawę z tego. I bardzo dobrze, że spotkaliśmy się, aby właśnie o tych wszystkich informacjach powiedzieć. Łukaszu, ostatnie zdanie. Bardzo dobrze to powiedziałeś, krótko na temat powiem tak. Ten komiks, no mówię, jest idealnym przykładem, że po trupach do celu i część tych bohaterów poświęca własne życie albo ginie w imię jakiejś idei. Tyle miałem do dodania. Dziękuję serdecznie Michale, Łukaszu za bardzo ważny temat, który poruszyliśmy, za spędzony czas przy temacie, zagadnieniu, jakim jest uzależnienie, ponieważ pokusy są wokół nas,
wszystko może być właśnie uzależnieniem i to udowodniliśmy na podstawie komiksów pokazanych, zaprezentowanych przez nas. I ważne też jest to, aby móc dać sobie pomóc, jeżeli będziemy już odkryjemy w sobie to uzależnienie i nie bać się też mówić o tym, że ktoś jest uzależniony, ponieważ ta osoba, która jest uzależniona, ona potrzebuje naszego wsparcia, naszej pomocy. Nawet jeżeli tego nie mówi, ale każda osoba, która jest w sidłach tego uzależnienia, ona potrzebuje naszego wsparcia. I stara się po prostu własne otoczenie też obserwować i wyciągać wnioski i obserwować inne osoby i nawet sposobem jakimś podsuwać im jakieś rozwiązania, żeby same niby to wpadły, że same wpadły na to, żeby szukać samą pomocy. Nie wprost o tym mówić nawet. Mhm. A jeżeli ten ktoś jest miłośnikiem komiksów, to można to zrobić podsuwając mu po prostu jeden z tych komiksów, o których tutaj mówiliśmy. I myślę, że to też jest świetny sposób takiej edukacji, pozwalający zrozumieć, jak to działa i być może pozwoli zobaczyć w odniesieniu do kogoś, ale może nawet w odniesieniu do siebie, czy rzeczywiście mam z czymś problem i warto by było coś z tym zrobić. W opisie filmu będą wszelkie informacje, gdzie jeszcze można zaciągnąć pomocy, wsparcia, zapytania, infolinie i inne adresy będą tutaj pod tym filmem. I wy też koniecznie dajcie znać, jeżeli wy znacie jakiś komiks, który traktuje o uzależnieniu, koniecznie w komentarzu podzielcie się z nami tym. Dzięki jeszcze raz, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Dzięki, cześć.